Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest Stefan Mula, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Od razu prostuję swoją wypowiedź wcześniejszą. Oczywiście pan ambasador jest nadal urzędującym ambasadorem. Jeszcze parę tygodni, trochę nas tak. Doniesienia medialne zmyliły. Ale ponieważ kończy pan swoją misję w Polsce, to chciałam zapytać, co będzie pan robił po powrocie do Waszyngtonu? No właśnie, parę tygodni temu byłem poproszony przez szefa, sekretarza stanu Johna Kerry'ego, aby wrócić i pracować dla niego jako najstarszy doradca w specjalnych projektach dyplomatycznych. I więc ja wyjadę z Polski zaraz przed końcem miesiąca i od razu, niestety bez urlopu, zaczynam pracę z nim 31 sierpnia. A przykład takiego projektu, panie ambasadorze? No właśnie, no zobaczymy. On jest oczywiście angażowany w różnych negocjacjach na świecie i właśnie w tych negocjacjach ja będę z nim pomagam. Czy będzie miał pan coś jeszcze do czynienia z Polską, że się tak wyrażę? Mam nadzieję, że tak. No bo oczywiście no, Polska jest taka ważna częścią mojego życia. No, zawsze będę właśnie związany z Polską, z polskimi sprawami. Panie ambasadorze, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zrobi wszystko, aby NATO miało stałe bazy w Polsce. Czy pan uważa, że to możliwe? No właśnie zobaczymy. To decyzja baz natowskich na terenie Polski czy innych krajów natowskich. Właśnie to jest decyzja, która wymaga konsensus w całym sojuszu. No jak wiadomo, w zeszłym tygodniu już przed spotkaniem na szczycie w Newporcie było wydarzenie niezgodę wśród sojuszników. Czy my mamy powiększyć tych baz w wschodnim kierunku, czy nie? No w końcu zdecydowaliśmy jako sojusz i bardzo słusznie, ja myślę, że no bez rozgrywania właśnie tej całej debaty już możemy powiększyć obecność sił NATO na terenie Polski. Rotacyjna, ale właśnie rotacyjna ma różne znaczenie i faktycznie od czasu tej decyzji właśnie nie ma dnia, kiedy nie ma żołnierzy amerykańskiego na terenie Polski. Do końca tego roku już będzie 5000 z nich. W przyszłym roku ja spodziewam, że będzie nawet więcej. Więc bez takiej kontrowersyjnej debaty, ja myślę, że uda nam się powiększyć obecność sił amerykańskich i też innych krajów natowskich. I też już mieliśmy decyzję parę tygodni temu, że też zaczynamy zamieścić sprzęt wojskowy na terenie Polski też. Więc krok po kroku ta obecność będzie większa. Ale panie ambasadorze, czy pan uważa w takim razie, że różnica między rotacyjną obecnością wojsk a stałymi bazami to właściwie jest tylko symboliczna, bo praktycznie właściwie wychodzi na to samo? No ja myślę, że właśnie w ostatnich latach wszędzie na świecie my jako kraj prowadzimy się politykę wojskową inaczej niż co było w latach czasie zimnej wojny. A na przykład w latach 50-tych, 60-tych otworzyliśmy bazy na przykład na terenie zachodnich Niemczech, gdzie właśnie zamieszkaliśmy nie tylko żołnierzy, ale ich rodziny, sklepy, szpitale i tak dalej. Ostatnio, jak my mamy jakieś potrzeb wojskowych, właśnie wolimy używać taki system rotacyjny, bo to jest tańsze i wydaje nam się bardziej skutecznie w obronie i jestem przekonany, że tak będzie w Polsce, jeżeli będzie taka potrzeba. Panie ambasadorze, gdyby pana zapytać jako przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, czy Stany Zjednoczone, abstrahując od stanowiska NATO, sama Ameryka nie chciałaby jednak, żeby to były bazy stałe? Tutaj na terenie tak. Polski. No ja myślę, że właśnie ze względu, że to jest kwestia otwarta, kontrowersyjna w sojuszu, no po co prowadzić takie otwarte debaty o to i gdybyśmy mogli na przykład prowadzić obronę dla Polski przez ten system rotacyjny. Więc no taka jest nasza polityka Stanów Zjednoczonych, tak się z NATO. Obóz PiS uważa, że będzie bardziej skuteczny w tym, by stałe bazy NATO pojawiły się w Polsce. Czy pana zdaniem rząd Donalda Tuska, Radosław Sikorski, Grzegorz Schetyna, premier Ewa Kopacz zaniechali jakichś kroków w tej walce o stałe bazy? Czy zrobili coś takiego, co można by ocenić jako błąd w staraniu się o te stałe bazy?
Czy zrobili maksimum tego, co panie, się dało? Panie redaktor, już spędziłem dużo czasu tu w Polsce. Właśnie przez większość tych 25 lat, jak Polska była wolna, także jak ja byłem tutaj w latach 90., zawsze była taka prośba, że powinna być większa obecność amerykańskich sił na terenie Polski. W czasie mojego pobytu tutaj jako ambasador też było takie wysłanie, konsekwentne wysłanie z rządu polskiego, od prezydenta Komorowskiego, od prezydenta Tuska, od ministra Sikorskiego. Było takie słynne wypowiedzi jego, że on szuka właśnie tych dwóch ciężkich brygad na terenie tak, Polski. Więc cały czas były takie prośby. I oczywiście pan prezydent Duda, z którym miał zaszczyt zapoznać nawet przed wyborami, bardzo elokwentnie wyrazi tą samą chęć, tak jak on wspomniał w jego przemówieniu na zaprzysiężeniu w zeszłym tygodniu. Więc wiadomo, jest bardzo jasne nam, jaki jest cel Polski. Doceniamy to, rozumiemy to dokładnie, ale też musimy właśnie trzymać takie jednolite podejście naszego sojuszu. Nie szukamy żadnych kontrowersji, gdybyśmy mogli uniknąć tych. Czy pana zdaniem stanowisko Niemiec i Angeli Merkel jest słuszne? Takie właściwie można by je sprowadzić do tego, że Angela Merkel nie chce drażnić nadmiernie Rosji taką decyzją o stałych bazach. Czy Niemcy mają tu rację? No ja myślę, że właśnie są parę pytań o podejście niemieckie, ale muszę powiedzieć, że w ostatnim roku ja myślę, że podejście Angela Merkel, ono było bardzo dobry partner dla prezydenta Obamy w decyzjach o dalszych sankcjach wobec Rosji. Ja myślę, że oczywiście ten cały proces, który ona z prezydentem Hollandem wystartowała w Mińsku wcześniej w tym roku. Niestety nie udało nam się, ale nie mam wątpliwości, że Angela Merkel naprawdę szuka... Ale nie udało się co, panie ambasadorze, konkretnie? No to znaczy, że jeszcze są rosyjscy żołnierze na terenie suwerennego kraju, na Ukrainie. Jeszcze są ten sprzęt rosyjski wojskowy, który właśnie oni przysłają do tych tak zwanych separatystów na Ukrainie, więc to jest straszny kryzys dla bezpieczeństwa naszego. Panie ambasadorze, ale czy Stany Zjednoczone były rozczarowane tym, że właściwie obowiązuje tylko format normandzki, to znaczy Niemcy i Francja negocjują z Rosją tylko i wyłącznie, właściwie bez udziału Stanów Zjednoczonych, a może jednak z udziałem? No, faktycznie właśnie szukamy, popieramy każde podejście, które szuka pokojowego rozwiązania tej agresji rosyjskiej na terenie Ukrainy. Oczywiście też mieliśmy kontakt na najwyższym szczeblu w tej sprawie. Sekretarz Kerry wcześniej w tym roku miał spotkanie z prezydentem Putinem w Soczi, gdzie on też między innymi dyskutował konieczność wycofania rosyjskich sił z terenie Ukrainy. Więc są inne podejście też. Musimy ciągle naciskać nad Rosją do tego celu. Ale w Polsce trwa dyskusja na ten temat i taki olbrzymi żal, że Polska w żaden sposób nie uczestniczy w tym formacie normandzkim, że to tylko Francja i Niemcy, a właściwie głównie Niemcy, którzy są w jakiś sposób sprzyjają Rosji bardziej być może niż inne kraje. I pytanie, czy jednak Stany Zjednoczone w tych dyskusjach formatu normandzkiego uczestniczyły jakoś tam? Czy ma pan poczucie, że w ogóle były odsunięte na bok? Nie, a właśnie nie byliśmy właśnie w tych rozmowach, tak jak Polska. My nie byliśmy uczestnikami w tych dyskusjach w Mińsku, w tym całym procesie, ale jednak jak Polska popieramy uczestników, to znaczy Francję i Niemcy w ich wysiłkach, aby naciskać jak najbardziej na Rosję. Panie ambasadorze, jakie są największe przeszkody w negocjacjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o strefę wolnego handlu? No, w tej chwili ja myślę, że największe wyzwania są... są na przykład jeszcze nie ma decyzji w tych negocjacjach o jak będziemy prowadzić politykę. Na przykład gdyby firma, która inwestuje w drugim kraju jest uszkodowana przez
prawo w tym kraju, więc jaki jest najlepszy mechanizm, aby rozwiązać takie problemy. Jest mnóstwo różnych opinii o tym. No, też jeszcze jest ta sprawa, takie jak to powiedzieć, wskaźniki geograficzne, to znaczy, że no, parmezański ser tylko może być z Parmy, amerykańskie piwo tylko może być z Ameryki i tak dalej. I to jest dosyć skomplikowane. Ale jednak ja widzę, mimo wszystkich problemów gospodarczych, które istnieje we wspólnocie transatlantyckie, że jednak jest wielka chęć polityczna, aby skończyć te negocjacje. No mam nadzieję, że właśnie to będzie skończone. A kiedy one się skończą? No, zobaczymy. Jest trudno kawał roboty. Oczywiście ze względu administracji amerykańskiej, która kończy, to znaczy administracja Obamy, skończy się w styczniu 2017 roku. Serdecznie mamy nadzieję, że właśnie robota będzie skończona do tego czasu. Tak. A boi się pan, że Republikanie nie będą chcieli posuwać tych jednak, negocjacji? No, pani redaktor wydaje bardzo ciekawe pytanie, ale jednak u nas okazuje się, że Republikanie są nawet bardziej pro wolny handel niż demokraci. No tak, ale to jest uważane także za zagrożenie dla niektórych przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych, ta strefa wolnego handlu. No raczej nie. Ja myślę, że w końcu będzie dużo wsparcia z naszej strony. Jaki wpływ ta strefa wolnego handlu może mieć na Polskę? No to znaczy, ja myślę, że to będzie łatwiej eksportować polskie towary do Stanów z mniej z restrykcjami niż istnieje teraz. Też będzie, Polska będzie bardziej, no jako członek Unii Europejskiej, Polska już jest bardzo atrakcyjna destynacja inwestycji amerykańskiej. Jak są mniej mury w tym handlu, ja myślę, że właśnie Polska będzie nawet bardziej atrakcyjna. Troszeczkę trywializuję to pytanie. Czy po prostu będziemy mieli dostęp do waszego gazu? Czy będziemy wreszcie mogli go kupować? No, to bardzo dobre pytanie. Faktycznie tak jest. No jak kraj ma takie umowy wolnego handlu, to jest znacznie łatwiej eksportować gaz i ropę naftową do tych krajów. Więc oczywiście, że tak. A czy nie sądzi pan, że Unia Europejska też się trochę obawia, że Stany Zjednoczone są bardziej sprawne, jeśli chodzi o innowacje, bardziej mobilne i mogą europejskich przedsiębiorców zdominować z tego powodu? Czy widzi pan takie obawy? No, słyszałem, że są takie obawy, ale przyznam, że w Polsce nie słyszałem takie obawy. Ja myślę, że jak są mniej murów między gospodarkami podobnymi, jak między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, jak jedna z nich jest bardziej innowacyjna w pewnej dziedzinie, no to będzie korzyść dla wszystkich w tej strefie. Więc ja myślę, że takie obawy są nieuzasadnione. W Ameryce toczy się właściwie już kampania w Partii Republikańskiej. Mieliśmy wspaniałą debatę kandydatów. Jak się panu podobał Donald Trump? No, to jest figura dosyć kontrowersyjna u nas. No, ostatnio mówił tak obraźliwie, szczególnie wobec kobiet. Ale właśnie, to jest w pewnym sensie, nie ma precedentu historycznego. Że jest już 17 kandydatów wśród Republikanów. Jest trudno wyobrazić sobie, jak wybrać jednego z nich. Ale ja wiem, że będzie bardzo ciekawy proces do wyborów w przyszłym roku. To będzie bardzo żywa debata cały czas. No. Ale wierzy pan, że Donald Trump może być reprezentantem Republikanów w wyborach prezydenckich? No, to jest sprawa dla Republikanów. Ale gdyby wystartował jako kandydat niezależny razem z innym kandydatem Republikanów, to byłaby dobra wiadomość dla Hillary Clinton. No, zgadzam się z tym, bo na pewno gdyby on kandydował, na pewno on wziął więcej głosów od Republikanów niż od Demokratów, na pewno.